Ja jestem za Polą. Pola. Ja też niestety na Polę. No to Pola, przykro mi, ale odpadasz. No trudno. Najbardziej sas jest ja Bujas plus Hania. Ale ja, a czemu nie jesteś ty, skoro jesteś w liście zagrożonej od Hani? Teraz już jestem, nie? I też jesteś ty. A czy ty już możesz nam powiedzieć, jaką masz kartę, czy jeszcze nie chcesz się zdradzić? Już nie mam, że nie zginę dzisiejszej nocy. Najbardziej niesamowite jest to, że jeżeli Hania mówi prawdę, to albo Paulinka, albo Kacper, albo ja jesteśmy mafią. To jest zawsze taki dreszczyk, nie? Dosyć szybko wrócił też temat karty Patryka, której przecież nie musi używać, bo jest w mafii i dokładnie wie, kto jest w mafii. Kogo według was sprawdził Patryk? No powiem najważniej, żeby do mnie. Według was. Mam nadzieję, że mnie. I tak Patryk powiedział, że ta informacja i tak u nas nic nie zmieni. Mógł to być JACOB. Wczoraj ja powiedziałby, że to by było bezużyteczne. No bo akurat wiedza o tobie jest bardzo użyteczna. No bardzo. Wiecie, co z tego wynika? Że albo i Patryk i Wera są bezpieczni, albo i Patryk i Wera są w mafii. Jakby nie ma tak, że jedno z nich. No Wera, jeżeli sprawdził znaczy, że... Wera i oboje są z mafii, to jesteśmy debilami, powinniśmy przegrać, bo daliśmy im kartę. A teraz pora na obrady mafii. Aha. Kochani, zaczynamy obrady mafii w pełnym składzie. Paulina, ty i Łukasz jesteście podejrzani, więc ich też nie możemy wywalić. I dla mnie dzisiaj wybór jest prosty. Po prostu musimy wywalić Przemka. Nie, to zdecydowanie nie może wylecieć. Ja jestem w pakcie z Wujasem i Przemkiem. Nie! Nie, musisz mi zaufać. Nie chcę ci powiedzieć wszystkiego, bo możesz po prostu kiedyś powiedzieć coś przez przypadek. Nie powiem. Dla mnie dzisiaj jedynym strzałem dobrym dla nas jest footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika. Zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Albo Natsu, albo Hania. Nie możemy, dziewczyny, zwariowałeś? No ale... Nie ma... A za co Natsu, jak ona nic nie zrobiła? Szans. Ja uważam, że to jest błąd. Nie, Patryk, przekonałeś mnie już, że mam im wszystkim wmówić, że są dwie dziewczyny z mafii i nie zaryzykuję tym razem, sorry chłopaki, ale nie możemy tego zrobić. Pamiętajcie, że oni dzisiaj wszyscy wyrzucili Polę i jest tylko jedna dziewczyna dla nich w mafii. Oni w większości myślą, że Paulina, ja jestem w takiej pozycji, że ja wiem wszystkie karty i wiem, że nie ma dzisiaj immunitetu w grze. Ale to co, Wujas sfejkował? Tak, tylko nikt nie może wiedzieć, nie? Gdyby nie odpadła Pola, to odpadłbyś ty, po prostu. Serio? Tak. Ciekawe. Patryk, kurde, coś mi tu śmierdzi. No ty jakoś tu kręcisz. Czy ty nagle, nie wiem, nie jesteś tu z miasta i musisz tutaj rozwalić mafię? Chodzi mi, że ja mógłbym ci wszystko powiedzieć. Kaspra dzisiaj obroniłem, jakby w 100%. Nie wiem, no, ale coś jest nie tak. Czemu nie chcesz mafii mówić o wszystkim? W sensie, no bo chodzi o to, że ja zaryzykowałam dla ciebie i powiedziałam wszystkim o tym, że... Bo to jest dla dobra, ja gram na naszą korzyść cały czas. Na naszą czy na swoją? Na naszą, bo bronię Kacpra dzisiaj, by wyleciał, gdyby nie ja. I jak wyrzucimy Hanię, to potwierdzamy, że ta jej karta była prawdziwa. Tylko to z kolei nam daje to, że jeszcze bardziej mogą myśleć, że Paulina była w mafii. Hania bardzo dużo rozkmina. Wiecie, co jest najlepsze, że oni rzeczywiście myślą, że myślą. To jest piękna rozkmina. Siedzą i tam, tak szczerze, do mafii powinien graczol pojechać, to by tam zobaczyli ciastko i graczol. I by ich wszystkich na łeb porobili. No i to jest, moim zdaniem to jest najgroźniejsza przeciwniczka jakby też. Hania? No. Wykreowałem sobie taką pozycję od pierwszego dnia, że mi ufa Wujas, który jest prawdopodobnie najlepszym graczem. W 100% mi praktycznie ufa. Mam te wszystkie informacje i mogę wiedzieć, kto ma immunitet. I w przyszłości nie studujemy, nie zrobimy strzała w osobę, która ma immunitet i tyle. Ogólnie wczoraj to my podjęliśmy decyzję, wyrzuciliśmy JACOBa, co uważam, że było słusznym wyborem mimo wszystko. Wyszło na dobre. Więc umówiliśmy też, powinni najlepszych graczy, najtwardsze charaktery wyrzucać, tylko że to są idioci, kurwa, no. Więc pierwszy do strzału powinien być wujek Łuki, właśnie dlatego, że jest za dobry. Myślę, że w momencie, kiedy my podejmiemy taką decyzję, to kolejnym głosowaniu damy ci to pierwszeństwo. No to ja oddaję pierwszy głos na Hanie. Też głosuję na Hanie. Znowu trzeci strzał. Pora, by uczestnicy dowiedzieli się o wyborze mafii. Decyzja mafii jest przed wami. Śmiało, bierzcie i otwierajcie. Już? Tak, już. Puste. Wracam do domu. O kurde. No więc dobrze, że przekazałam nasze info. Wow! Nie, no ja już nie gram w tą grę, nie umiem po prostu, już nie chcę. Ania, opuszczasz niestety program, już nic nie możesz powiedzieć, bye. Wyrzucili Hanię, którą dało się jebać przez miasto. A oni nie myślą, k***a. A Mortalcio i Wersow lubią wujka Łukiego, więc niech se pogra, nie? Bye, bye. Wracam do ciebie. Mafia stwierdziła, że za dobrze gram i że jestem za dużym zagrożeniem. Serio? Mhm. Zaczyna się dziać grubo. Koniecznie oglądajcie film do końca, bo tam będą obrady miasta, na których wyrzucą kolejnego z graczy. Zatem ja wam powiem jedną rzecz. Gdyby był jakikolwiek inny przydział i wybór uczestników, to wujek Łuki z miasta by wyleciał w pierwszy dzień, bo robi fatalnie zadania. Tylko ja nie wiem, na ile to jest, że rzeczywiście potem jest w stanie obronić swoje decyzje w oczach innych, a na ile ma u nich autorytet i jakąś władzę w ich życiu, że go nie pierdolą, nie? Czyli mówiła prawdę. Nie wierzę w to, że mafia ją wyrzuciła teraz. Ej, bardzo dziwny ruch jakby. I ja już nie wiem, co ja mam komu gadać, bo ja jako fair mieszkaniec też muszę kłamać już. To już ten moment, bo ja uważam, że ja gadam też z mafią. Z tej trójki mafia muska, moim zdaniem. No ja myślę inaczej, nie? Moim zdaniem Weronika. To czyli płcie są inne. Moim zdaniem Weronika i tak, płeć to jest nieprawda i najprawdopodobniej nie wywaliliśmy ceny. Natsu, jaka ty jesteś kochana, ja lubię cię słuchać. No. Mafii tylko Pola była obywatelem, jest taka szansa. Wiesz, no może też na przykład Mortalcio, z którym ja mam powiedzmy sojusz, ale może on być mafką nadal, nie tylko jego broni. Ale gdybyśmy na samym początku, w pierwszy dzień, dwie mafie, którym daliśmy do karty. No to jesteśmy kretynami. Ty jesteś w ogóle debilami. Ja jest pewne, że ona mafia po prostu głupio zrobiła, że wrzuciła do gania, bo naprawdę mamy teraz pewność, że ktoś z nich jest mafią. Tu jest mafia, Natsu i Wurek. Niesamowite są twoje strzały. Już teraz 100%, ej 100%, ja to wiem, ale nikt mi nie uwierzy, to jest najgorsze, daję sobie uciąć tą rękę, zgolić włosy na 100%. Ale najbardziej jest to na streamie golić włosy na łyso. Ale ile trafiłem? 3 na 3 to nie zaryzykuję. Wujek 1000 000%, to można mi wszystko zrobić. Także kochani, mamy nadzieję, że Franio dotrzyma słowa. Ogólnie straciłeś swoją kartę, tak? Obronę. Teraz... Dawaj wujek telefon do Natsu z pochwala, myślę, że jej się należy na tle tych idiotów. Myślę, że Natsu tak dziwnie na mnie patrzy, od kiedy kazaliście mi wysłać jej reelsa, że waliłem do niej konia. Normalnie bym tego nie zrobił, ale byście potem pisali, że jestem p***ą, więc musiałem to zrobić, nie? Jakiego? Już wam pokazuję. Oglądaliśmy reelsy, mówię, do kogo mam to wysłać i wybrali, że to Natsu. Ja już wam pokazuję. Mafia wyrzuciła Hanię, więc co? Więc ją straciłeś po prostu? Więc uznałem, że jak tak powiem, to mafia tak zrobi. I co? Jestem bezpieczny też jutro. O, tam dobrze, kurde, ryłeś tą kartą. Ja tak zrobi. I co? Jestem bezpieczny też jutro. O, tam dobrze, kurde, ryłeś z tą kartą, ciężko było, nie ja. Czyli nie wykorzystałeś karty, a pokaż, że to jest ta karta. Przecież nie pokażę wam, jaką mam kartę teraz. Przecież powiedziałeś nam już. Wujaz nie mógł pokazać karty immunitetu, bo przecież był to tylko blef, a rewers karty, którą pokazał Werce, to tak naprawdę karta szantażysty. Przecież możesz nam pokazać i od razu się w naszych oczach wybiernić, przecież tam się... No właśnie. Pokazać. Nie no... A... Dobra, okej. Okay. Widzowie wiedzą, że jestem, ale jestem, ale nie? Ale że tak łatwo im poszło? Jesteś martwy. Ja? Tak. O, tonący brzytwy się chwyta, właśnie sobie ręce ucięłaś. Właśnie sobie ucięłaś ręce. Nie, ale tak totalnie... Nie. Ja tylko nie rozumiem, dlaczego Franio udaje, że jakąś rozkminę ma, nie? Ja już wszystko wiem. Friz poszedł teraz, bo on musi kombinować. Nie było w tym nic złego, gdyby nie miało to miejsca w domu Team X podczas twojej wizyty. K***a, w łeb się pierdoli. Nie waliłem konia w Teamie X. Ale też się stało, Franek. No bo jestem zdenerwowany, no. No bo... A ja też tak robię? To jestem takiego? Tak. No, bardzo chciałem przeprosić. Bo Franie nie ma pojęcia, co się dzieje i to jest dobre, bo łatwo go przekapacić na swoją stronę. Najbardziej słodko będzie, jak Patryk jest w meczu. No, może być. Najsłodsza przegrana w naszej historii. Dali mu wszyscy pierwszą kartę, najbardziej zaufany, sfejkował, już kogoś sprawdził, nikt go nie podejrzewa. To, że Paulina jest z mafii, to jestem tego po prostu pewny, rozumiesz? Po prostu 100% takiego. Jako, że mieszkam z Wujasem, to w naszym pokoju graliśmy system. Odpaliśmy Excela i zaczęliśmy robić schemat. Co, jeżeli co, co jeżeli Wera mówi prawdę, co jeżeli kłamie, co jeżeli Hania mówi prawdę, to już wiedzieliśmy. Mamy tylko dwie opcje, jeżeli Werka mówi prawdę, czyli była Wujas, Kacper i Paulina, tak? Jeżeli Kacper był z mafii, to już nie mogę być ja i nie może być Paulina. Wujasa trzeba się pozbyć, bo on chłopie obliczenia robi na komputerze i tam ma cały spreadsheet w ogóle, kto może być, jeżeli to i to, jeżeli Berka kłamie jedna kolumna, jeżeli Berka nie kłamie druga kolumna, tam są chore obliczenia. I teraz mamy opcję, w której Berka kłamie, jako jedyna była z mafii, to w tej sytuacji jest tak, że Kacper jest zły i wtedy mamy Natsu i Kingę. Tylko tą kombinację mamy, więc ta kombinacja jest najmniej prawdopodobna. Berka, Kacper, Franio jest git. Bardzo fajny skład mafii. To ten tylko opieramy o to, że Werka skłamała, a może wydaje mi się, że nie skłamała. Biorąc pod uwagę to, jak ona reagowała, no wygląda na to, że Werka mówi prawdę. Mamy wiele podejrzanych osób, które w zależności, kiedy potwierdzimy taką osobę, że jest z mafii, to wiemy, że inne osoby nie mogą być z mafii, właśnie ze względu na te wcześniejsze informacje. I w podejrzeniu mamy Kingę, w podejrzeniu mamy na przykład Paulinę naraz. I my musimy jednej przekazać jedną informację, a drugiej inną informację i zobaczyć, która do nas wróci. Naprawdę dużo emocji. Pora na kolejny dzień. To, że się prześlizgnęliśmy do kolejnego dnia? Dziwne. To jest dziwne. To znaczy, że mafia jest strasznie głupia. To znaczy, że wykonuje. To znaczy, że Franio jest w mafii. Wczoraj przez około godzinę po wszystkim gadałem z Bujasem i Przemem i są jakieś tam podejrzenia na mnie, takie bardzo delikatne. Więc plan jest taki, że wrabiamy Paulinę w to, że wszystkim przekaże, że naprawdę mam immunitet. No to trzeba jej sprzedać info, że Boński, Franio i Werka są w mafii. Ona tak sugeruje. Tak, musimy zrobić tak, żeby ona myślała, że w to wierzy. Mam taką zagwozdkę, bo bardziej się trzymam z Łukaszem. Czy Łukasz jest na pewno wobec mnie szczery? Ja od wczoraj cały czas siedzę na Excelu. Według mnie najbardziej prawdopodobne to jest, że jest Werka, nas okłamała, to jest dwóch chłopaków i wtedy jest Kacper i wtedy jest Franio. To właśnie tak mam, bo mam, gdyby Werka kłamała, to Werka, Kacper i Franio albo Patryk, ale Patryka... Ale Patryk też jest dobry. A ja bardziej jestem, żeby Bońskiego wyrzucić. No i według mnie to jest na dzisiaj nasza dyskusja. Bo mam takie wrażenie, że oni się obawiają, na przykład Przemek się wydaje mi się i Patryk obawiają się, że ja jestem tą osobą z mafii, bo to jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że zaczynają trochę chodzić za moimi plecami. Ja jako obywatel mam też świadomość, że muszę kłamać innych obywateli. Dlaczego? No bo niby jestem z nimi, ale ja chcę być jak najdłużej, więc muszę wystawiać niektórych obywateli. Żeby tylko był jak najdłużej, wiadomo. Co ci powiedziała Paulina na spotkaniu? Ja powiedziałem, że według mnie jesteśmy w dupie i że według mnie ona jest clear i że Błonski, Werka i Franio są w mafii. To był ciekawy plan chłopaków, bo chcieli w ten sposób zbudować zaufanie u Pauliny, żeby ich nie wyrzuciła jako mafia. Najważniejsze to jest sprawdzenie Błonskiego dopisu. Tak. Jeżeli ktokolwiek będzie miał, trzeba sprawdzić Kacpera. To sobie wiemy wszystko. Patryk może być z mafii, bo on wszystko wiedział i nie ma szans, żeby Patryk doprowadził sytuację, w której Hania by leciała. No też tak myślę, nie? Więc jak widzicie, taktyka Patryka, żeby wywalić Hanię, wyszła na korzyść mafii, bo bardzo mocno się przez to oczyścił w oczach wujasa. Dzień dobry, gospodarzu. Chcę wam dać kartę Przemkowi. Sprawdzaj. To jest twoja karta, możesz zrobić z nią co chcesz, tak? On może sprawdzić Kacpra, bo mu to podsunę. To wtedy ja jestem w ogóle... Ja mu podsunąłem Kacpra. Jaki kutas? Wywalasz swojego mafiozę, poświęcasz go. To jest trochę granie teraz na dwa fronty, ale to już wczoraj zacząłem. Osłabiam swój zespół, żebym ja był silniejszy. Ciężkie to będzie. Jak tylko słowo. Zagra swoją grę w ogóle. Jako? No kurde, to co ostatnio. Wszyscy sprawdzeni? Pokaż. Tylko, no ja ci uważam. No dobra, nie powiem nikomu. Nikomu, no nikomu. No dobra, tylko ci mówię, że 100%, że jesteś sprawdzony. Najgorsze jest to, że ja jako jedyny będę miał dwie osoby sprawdzone. Jako jedyny. Wiem, to jest lipa. I chcę pójść do Karola się spytać, czy mogę dać tobie tą kartę. Po prostu ty będziesz musiał mnie jakoś zasugerować przy głosowaniu albo coś. Dla mnie najlogiczniejszym sensem byłoby teoretycznie sprawdzić Kacpra. I wtedy... No ale ja... zobaczcie, chcą wszystkich chyba spoza Genzji stamtąd wypierdolić, nie? Byłem w 100% safe w oczach Przema i Wujasa. Dobra, to ty jesteś safe, karty zostały zdane, to jest ważna informacja. A moją teorią jest to, że gdy dowiemy się, że Kacper był z mafii, to znaczy, że wywaliliśmy obywatela i mamy na pewno jedną osobę, która jest z mafii do wyrzucenia przeze mnie. Finalnie Patryk nie dał jeszcze swojej karty Przemkowi, ale za to Przemek postanowił użyć karty, którą już miał wcześniej. Na pewno mafia dostała kartę, ja mogę użyć mojej. Ja wtedy będę wiedział, że dostał, jeżeli będę myślał, że jest z mafii, to ja to Friza go sprawdzę. Mam też oczywiście kartę, którą dostałem od mieszkańców i wiem, że muszę wykorzystać jak najszybciej. W takim razie używam kart. Okej, czyli używasz karty zniszczenia. Jeżeli ta osoba dostała kartę i jej jeszcze nie wykorzystała, ja się dowiaduję, jaka to była. Wszyscy się dowiadują, zostają ujawnione i zniszczone. Sprawdzam wersowe. Przemek, używając karty zniszczenia, chciał sprawdzić, czy Wera mówi prawdę o płci mafii. Tylko nie pomyślał o jednym. Przecież Werka, mimo że była z mafii, naprawdę użyła tej karty. O wiele więcej by mu dało sprawdzenie Patryka. Dobrze, także karta zniszczenia została użyta, no i tyle. Czyli żadnej informacji nie ma, żadnej karty nie ma, żadna karta nie jest ujawniona. Okej. Fuck. No i niestety nie dostałem żadnej informacji, czyli albo ona nigdy nie dostała karty, albo dostała i już ją użyła. Do informacji. To ją oczyszcza trochę poniekąd, nie? No a tymczasem pora na prawdziwe rozdanie kart dla naszych graczy. Podczas tego głosowania wygnany może zostać tylko mafiozo. Jeśli większość uczestników wskaże osobę nienależącą do mafii, ta nie zostaje wykluczona z programu. W końcu dla Natalki coś dali. To dla ciebie. Tego dnia posiadacz karty nie może zostać zabity przez mafię. Teraz już nie muszę fejkować. Moje kłamstwo, że mam immunitet, stało się prawdą. Dostałem prawdziwą kartę immunitetu. Zebrałem wszystkich przed dom mafii, by zacząć dzisiejsze zadanie. Dzisiaj za naprawdę dużo kasy do wygrania, no bo w poprzednich dniach tam tak średnio poszło z tą kasą, więc podwoiliśmy dzisiaj nagrody po prostu. Dobrze, taktyka działa. A na ten moment macie w puli już 5200. Pamiętajmy, pulę zgarnia tylko jedna ze stron, mafia albo obywatele. Zależy, kto się kogo pozbędzie. Trzymaj Przemu, możecie przy... Ale ogólnie jak ja bym był mafią, to bym zrobił tak, żeby rolili jedną mafię i bym kurwa samemu sobie działał, jakby to co robi Mortalcio może jest trochę k***erskie, ale to też jest spoko, po się na koniec kasą dzielić. W dzisiejszym dniu zobaczyliśmy 4 stacje i musieliśmy brać składy drużynowe tychże właśnie stacji. To jest pierwsza stacja i tu w tym zadaniu biorą udział 3 osoby. No i polegało na tym, że im wyższa wieża, tym więcej pieniędzy zarobimy. Na pewno musi tu być osoba silna i osoba lekka. Pokazałem im resztę stacji, a oni wybrali kogo dają na każdą z nich. Ja mogę ciąć. Tak? Dobra, no to ja i Natalka na przykład. Ja dawno nikogo nie przekopałem, więc... A do tego krokodyla? Gdy drużyny były gotowe, zaczęliśmy. Pierwsza stacja budowa wieży z krokodyli. Każdy metr wieży to 150 zł. Także słuchajcie, lecicie czas. A z tymi krokodylami nie było coś w sabotażyście, że trzeba było pływać? Tak. Składamy tutaj materacę Przemkowi, Przemek na razie pompuje. Tak żeby wiesz, żeby ona była mega duża i stała, to będziemy musieli na dole to jakoś ustabilizować. A reszta poszła na drugą stację. Jak wiecie, mafia działa codziennie u nas i każdy może paść jej ofiarą, a dzisiaj będziecie nowy musieli wybrać, kto umrze za resztę i zostanie zakopany żywcem. Za każdą minutę pod ziemią dostajecie 150 zł. O kurde. Maksymalnie możecie zrobić 6 minut. W grupie z Paulinką trzeba było zakopać jedną osobę żywcem i szczerze ja mówię, nie robię tego, nie? Ja mogę być zakopana, ale ktoś musi dać mi jakąś bluzę, bo mi tej szkoda. A Paulinka, ja zrobię! Czemu? Ogarnęłam! No. Trzeba w środka pompować, przecież na długość nam nie trzeba. Aha, no dobra. Krokodyla tak, mamy podstawę zrobioną, na przykład z 3. Podstawę to trzeba w ogóle zrobić, wiecie jak? 1, drugi i jeszcze 2 i ona będzie budować tak. Taki kubek, który będzie stało to. Tak. Paulinka ma większe jaja niż ja teraz, nie? Naprawdę. A Paulina jest pik, nie patrz tam. Dobra, trzymaj teraz maskę, bo zaczyna się... Dobra, to jest już dziwne. Dobra, przysypana. Dobra. Paulina, żyjesz? I co widzisz? No, ciemność. Słuchajcie, minęła minuta, czyli 150 zł zarobione. Dobrze. Czyli zarobiliśmy już więcej niż Przemek zarobi na wieży z krokodyli. Ogólnie? Nie powstanie. Nie ma opcji, by ta wieża powstała. To musi być taki pałac kultury. Gruby u dołu i coraz cień w tył góry. Minęło 6 minut. Koniec. Udało wam. 900 wygrywacie. Sprawdźmy, czy przeżyła. Naprawdę szacun dla Paulinki, bo ja bym tego nie powtórzył. Serio? Masz większe jajce. Dobra robota, dobra robota. Nie było to dla mnie nic aż takiego strasznego, nie wiem dlaczego, ale ja takich rzeczy się nie boję. I było to fajne przeżycie i pierwszy raz już mam za sobą. Ale jestem w ciężkim okresie, bo wszyscy mnie chyba... Ale zobaczcie, ona ogólnie robi takie rzeczy, których nikt inny nie robi, nie? Daje się zakopać żywcem, dupcy się z karłem. Żywają? Nie wiem, jak mogę zostać w grze. Nie no, jest to w miarę stabilne. A spróbuj to tak w kit podnieść. Czy to będzie w ogóle... No właśnie. Delikatnie, delikatnie. Nie! Ej, nie. Franio. Co Franio? Co Franio? Uważam, że z mojej drużyny dzisiejszej to Franio w ogóle jest z mafii. On się totalnie dziwnie zachowuje. Jednego krokodyla napompował tak, że wybuchł. Czyli straciliśmy jednego dinozaura i jeszcze czas. Mafia co prawda nie miała interesu, żeby na mnie poszło, ale Franio jest trochę dziwnym gościem. Właśnie zastanawiam się, czy on po prostu jest z mafii? No czy on po prostu taki jest? No, możliwe, że taki po prostu jest. Wy to teraz to poklejcie. A co? A ja zawsze robię podstawę, no co? Ja zrobię podstawę, a to jest fajnie podstawę. Ale ja nie chcę z nim robić! No co? Kolejnym zadaniem było przecięcie wielkiej drewnianej kłody. Piję pysznego rasza, żeby się przygotować. Dobra, słuchajcie, macie pulę 2500 zł i za każde 10 sekund znika wam z puli 100 zł. Jasne. To jak szybko przetniecie tą kłodę, tyle kasy wam zostaje. I niestety nie mieliśmy za dobrej techniki. Dla siebie tylko, no. Dobrze. A, no. I prosto. Chodziło o technikę tutaj. A ty jak tam? Kurczę, praca. Jest mega ciężko. No wszystko zależało od techniki cięcia tego drzewa. Tej techniki nie mieliśmy, bo ja się męczyłam niemiłosiernie, naprawdę. A ja na liczę jesteście przy końcu, słuchajcie, minuta 40 właśnie minęła. No, czyli 100 sekund, co oznacza, że 1000 zł przepadło. Delikatnie trzymaj pod parę. No i teraz jest los. Okej, stoją. Jeszcze jedna, dwa max segmenty. Ja postanowiłem troszkę trollować tą grę, bo uważałem, wręcz jestem pewny, że w mojej drużynie była mafia i chciałem pokazać mafii, że nie jestem wcale taki safe, że po prostu mnie wyrzucili dzisiaj. Czemu ty stoisz? Chłopie! Kontroluję, ja kontroluję. A ty tego nie wzmocniłeś nawet? No jeszcze nie sam miałem zrobić! Mówię, weź silver tape'a i łączymy to szybko, gdzie jesteś? Nie, tu jest chłopak, normalnie. Nie, to on tutaj jest odpowiedzialny za to. Uwaga, łączymy to chłopak, chodźcie. Tymczasem zaczęliśmy kolejne zadanie. Czyli wasze zdanie polega na spakowaniu jak największej ilości rzeczy, żeby było jak najwięcej kilogramów, bo za każdy kilogram dostajecie 100 zł. Dodatkowo, jeśli zmieścicie się w przedziale między 8 a 10 kg, to trafi w ręce obywateli, w sensie wszystkich, którzy biorą udział jeszcze w programie, jakaś karta. I będziecie mieli na to wszystko 5 minut czasu. I właśnie teraz czas startuje. Dobra, walizka 2,5 kilo. To mówiłem, że jedna będzie pusta. To wszystko jest jedna wielkie gówno. To nie utrzyma się. To się utrzyma, jak ty chcesz to włożyć? Ja to włożę. Wkładaj. Ale to nie ma szans. Nie, nie ma szans żadnych. Wywalam i to już. Let's go, let's go, let's go, let's go. Nie, czekaj. Dobrze, dobrze. One są full, te są full. To jest 1,5 kilo. Albo przelejmy to do jednej. A dobra, dobra. No to jest, liczmy 750. Zostały 4 minuty. Chodzi o to, czy robimy dalej, czy na karcie, czy na pieniądzach. Powinno i na tym, i na tym. Poczekaj, posłuchaj mnie, to jest równy kilogram i to jest 2 kilo. 2,5, 4,5, ile tu mamy? 6,250, dobrze mówię? 6,250. Słuchajcie, będziemy 3 minuty, zostały wam 2 minuty jeszcze. No i to ile to waży? To jest cięższe. No to będzie 2,5, 3, no to dajmy coś jeszcze w razie W. Idzie, idzie, idzie. Ostatnia końcówka mocno. Charakterem, charakterem już teraz. Ale czemu oni tego nie potrzebuje? No, no, stop! Dokładnie 3 minuty 6 sekund, czyli 180 sekund, co oznacza 1600 zł przepada, zostaje wam 700. Super. Dobrze, bardzo dobrze. Zmęczona to było radio. Mamy około 7-8 kilo teraz. No to możemy jeszcze dołożyć trochę. Dawaj może to jeszcze. No, ja już bym nic nie wkładał, no bo te książki mogą ważyć ponad 3 kilo. Ja bym nawet wyjął coś, typu to. Macie 15 sekund, pamiętajcie, że musicie zamknąć walizkę jeszcze. Nie myślicie, że mamy za dużo kilo? No nie ma już wyboru, bo mamy 15 kilo. 9, 8, 7, 6. Także tak zrobiliście zdanie. Sprawdźmy teraz w takim razie, ile wygraliście kasy i czy miasto dostanie dodatkową kartę. Dobra, jak... Ja wyciągnąłem to na sam koniec. Wasza walizka ważyła więcej niż 8 kilo. Okej. Ważyła też więcej niż 9 kilo. No. Ja nie więcej niż... Ważyła 9,9. Let's go! Wyciągnąłem to na sam koniec. Bardzo pokazałem, że jestem bezpieczny tym zadaniem. Najlepsze co może być, bo nie dość, że kasy najwięcej, to jeszcze karty mamy. Czyli zgarniacie dokładnie 900, no bo nie było 10 kilo, tylko 9 kilo, no ale za to macie też obywatele kartę. Ja 9-8 to było takie podwłos, więc wszyscy co tam byli, czyli praktycznie cała grupa, zobaczyli, że dobrze zrobiłem, bardzo dobrze to zadanie. Trzymaj się. Nie. Pół na sekundę. Ej, pół na sekundę, cicho, nie ruszaj się teraz. Stop, 3, 4, stop. Zobaczcie, no jest. Mamy. Proszę, dziękuję. No to jest git. Stoi, mierzymy. Jak na to, jakie mieliśmy możliwości, to lepiej się nie da. Ej, solidne to jest, nie ruszaj tego, bo cię zabije. No ale ogólnie wieża udała się, przyszedł wielki, potężny Freeze i zmierzył naszą potężną wieżę. Wieża została zmierzona i ma dokładnie 4 metry i 1 centymetr. To jest okej. Czyli 600 zł wpada na wasze konto. Jej, co idzie? Kasę, którą wygraliście, jeszcze będziecie mogli wykorzystać w pewien ciekawy sposób, bo to nie wszystko. I chodźmy przed dom mafii. I po prostu był to safe wypełniony forsą. Musieliśmy go rozwalić i mogliśmy za zarobione pieniądze w pierwszym zdaniu kupić narzędzia, żeby rozwalić ten safe. Tyle, ile kasy wam się uda wyciągnąć fizycznie z safe'u, tyle wygrywacie. A w sejfie jest, słuchajcie, 10 000 złotych. I każda drużyna może kupić tylko jedną rzecz. Oprócz oczywiście tych rzeczy, które są do rozwalania skrzyni, macie też rasze, które do kupienia są we wszystkich sklepach w Polsce. Jest to limitowany smak, więc zapraszamy do zakupów. A wy możecie za darmo sobie wziąć. Rasze mafijne. Wiertarka? Jest, że wiertara może być potrzebna. Może być, na 100%. Żeby nawiercić kilka dziurek, najpierw to próbujemy, jak lipa, to kupujemy wiertarę. No i w pierwszej kolejności kupiliśmy siekierę, bo myślałem, że po prostu rozwalę to na siłę. Dobra, najpierw delikatnie. Dobra, w śrubę. Pleksa okazała się bardzo solidna i nie dało się go rozwalić tą siekierą, więc w drugiej kolejności dokupiliśmy wiertarkę. Dobra, 800 dodajemy, macie wiertarę. Pięknie od razu, nie przestawaj, nie przestawaj. Tylko kurde ręka ciężka. No i potem ja dał siekierę, raz dopiłem to już, drobny mak. Drugą stronę, drugą. O, wiersz, daj tutaj w rogu. To nie jest takie proste. Mamy 6 minut, dawajcie, rozwalamy to. Leci! Dobra, na spokojnie i teraz... Teraz wyciągamy. O Jezu, to jest ekstremalnie ostre. Dobra, trzeba dalej to powiększyć. Ekstremalnie ostre to jest. Kinga, jako że ma dość drobne ręce, no to po prostu mogła włożyć w tą dziurkę. No już większość jest, nie? Ponad połowa już wyszła. Czyli 5000 mamy. Dawaj, bo obiad czeka. No i dobra, mamy tego. Brawo! W takim razie na wasze konto wpada 10 koła plus to, co wam zostało z poprzednich zadań. Zadanie zakończone. Tak, to też jest prawda, jak bił tym drugą, że mu się kurwa to w czoło nie odbiło. Kocham. A tak wygląda cała pula, którą wygra tylko jedna ze stron. Mafia albo obywatele. A teraz pora na najlepsze. Intrygi. Założyła się sytuacja taka, że wiecie, że ja fejkuję kartę, nie? No to. I wiecie, jak ta karta się nazywa? Byłam przed śmiercią. Dostałeś teraz tą kartę? Dostałem kartę. Tak fejkowałeś, bo ją dostałeś. Mam problem, bo Wujas ma immunitet, a miał, i ma na serio ten immunitet, bo ma 2 karty teraz, a miał wylecieć w nocy. Więc ja dzisiaj użyję tego na pewno, bo dzisiaj już mnie i tak będą chcieli sprawdzić. Bo nie mam pewności do końca, czy on użyje tej karty, czy nie użyje. Chłopaki spiskowali nawet jak był obiad. Serio, tą grę ludzie traktują mega poważnie. Czemu tu nie ma żadnych mężczyzn oprócz nas? Co oni knują znowu? Nie, bo mnie znowu gadają w przerwie. Oni cały czas... ten Przemek wie, co on robi? Ja nie wiem. Oni cały czas gadają we trójkę. Wiecie, co jest najgorsze? Że na przykład ktoś, kto jest dla was najbardziej safe, może dostać nagle kartę, że dołącza do mafii. Nie jest lika. Tak, w każdym momencie. Nadszedł czas na rozdanie karty wygranej przez uczestników. Dobrze, kochani, tu jest karta, którą wygraliście. Kto sobie weźmie, to co ją weźmie. No jest twoja. Mafia rzuciła się na kartę. To są durnie. Wybrałeś do mafii półgłówków. Czemu nikt nie wstał? Uwierz mi, że to nie wróży nic dobrego. I dostaliśmy kartę, którą ma Kacper, którego mogę wywalić dzisiaj. I nie wiem, jaką ma kartę. To jest ten problem. Ktoś ma kartę, to jest bardziej podatny na to, żeby mafia go wywaliła, dlatego nikt się tak za bardzo nie podniósł. To, co wylosowałem, jest dla mnie bardzo dobrą kartą. Aktualnie jeden sojusz, który posiadam, to jest tak naprawdę mój współlokator, czyli Kacper Boński. Już mi powiedział, jaka to jest karta, jest to podwójny głos. Planujemy użyć tej karty do potwierdzenia tego, czy wujek Łuki faktycznie ma immunitet, czy ma tą kartę. Powiem ci, jak mi powiesz, jaką masz kartę. Możemy sobie pokazać po karcie. Ja też mogę też powiedzieć, jak mi powiesz, jaką masz kartę. O, jak się zmieniło teraz, że nagle każdy... Mafia wykonuje jakieś dziwne ruchy. Takie głupie uważam, bo... Mafia chciała się rzucić na kartę, Werka mogła skłamać co do płci i mamy 3 mafie tutaj. No ale ja bym nigdy tej karty nie wziął, to jest takie głupie. Żaden obywatel, który myśli choć trochę, nie wziąłby tej karty tak po prostu, bo od razu został ostrzony dzisiaj. Amatorka. Ja chciałabym tylko zwrócić uwagę, że ogólnie Hania wczoraj w pierwszej kolejności pokazała wujas oczywiście, że tak. I odpadła. Ale najlepsze jest to, że wujas na przykład dalej nie pokazał nikomu swojej karty. A wszyscy chcą mu. Byłem w ciężkiej sytuacji i myślę, że to na mnie były największe podejrzenia i największe szanse, że odpadnę. A tą kartą zyskałem nowego sojusznika. Wujas może mi zaufać. Czy ty pamiętasz, co, jaką ja kartę miałem? Immunitet. Właśnie. A właściwie tak powiedziałem, że mam immunitet. Okej. I moja karta to szantażysta. Nie miałem immunitetu. Wskazana przez skrzydła osoba musi zagłosować to i... No bezużyteczna karta. Okej. Doprowadziłem do konfrontacji, której pokazaliśmy. A to ja bym zrobił na miejscu tego. Ja bym wziął tą kartę i powiedział, że Kacper Boński ma na siebie zagłosować. To totalny rozpierdol, nie? Tylko wiadomo, że trochę lepiej się to ogląda niż w tym uczestniczy pod względem myślenia, ale jest jak jest, nie? My sobie karty nawzajem. Tylko ja pokazałem moją drugą kartę, która wpływa na głosowanie, a nie kartę immunitetu. Mortalcie to co ty, William, mówisz? A dobra, powiem wam anegdotkę, nie wiem, czy mówiłem. Ale ja nie wiem, czy puścili ten odcinek, bo było coś takiego, że przyjechały więziaki do tego. To był dzień, w którym Wersow miała koncert we Wrocławiu i mnie nie zaprosiła. Przyjechali, oni nagrywali taki odcinek, że 100 TikToków kręcą z ludźmi, z różnymi influencerami. I nagrali ze mną i ten, i była właśnie Kinga. I ja mówię, a tam u was to co? Tam wiesz, tam pytam po kolei. Mówię, coś powiedziałem w stylu, ty, a ten Mortalcio to zjeb jakiś jest, nie? Wszyscy tak patrzą. Mówię, ja tego nie lubię. I nie wiem, co ja powiedział. Mówię, nie no, Kinga, żartuję, przecież wiem, że jesteście razem, nie? Coś w tym stylu powiedziałem. A to k***a konsternacja była przez 5 sekund. Więc jeżeli on jest z mafii, to powie, że wcale nie mam tej karty immunitetu. Nie, bo wiesz, tam śmieszki, heheszki, ja mówię tak... Piękne to było. No coś w tym stylu, bo już nie pamiętam, czy jeden to powiedziałem, ale także kurwa wszyscy stają, nie no co ty. Tu i będą próbowali mnie dzisiaj w nocy zabić. Że grałem, że użyłem immunitetu wczoraj i na farcie nie wyrzuciła mi mafia, bo myślała, że nie może mnie wyrzucić. Chciałem po prostu cię wprowadzić, że taka była intryga. Twoją kartą bardzo mocno działa moja karta. Okej, czy masz podwójny głos? Tak, czyli tworzy z siebie, że masz w sumie potrójny głos. No gorzej jak ty jesteś z mafii na przykład, to wtedy jestem w dupie, no ale... Ja wtedy wiem, że nie masz immunitetu i... Pokazał mi, że nie ma immunitetu i że okłamuje wszystkich. Dzięki temu dowiedziałem się też, że jest w pakcie z Przemkiem, który potwierdził, że niby ma immunitet. Zaczynam rozbrajać ich grupę od środka. No dupy se k***a rozbroiłeś. Dzisiaj mafia k***eć. A czekaj, czy uważasz, że wymiana była uczciwa? Nie wiadomo, czy się wymieniliśmy. No dobra. Ale nie mam karty, nie mam, wiesz, nie mam zdjęcia. No, wczoraj użyłem, żeby przeżyć. Ale przecież powiedziałeś, że nie użyłeś jej. Nie użyłeś, przecież pogłosowałeś. Powiedziałeś, że jak ktoś się ciebie tutaj zapytał, jak ktoś się ciebie zapytał na kanapie, to powiedziałeś, że nie użyłeś. O i teraz to jest pewne. Dobra, chłopak. Zaczyna robić się już niebezpiecznie, ponieważ jestem w tylu intrygach, że zaczynają mi się mylić. I przed chwilą nie pamiętałem, czy skłamałem, że mam kartę, czy nie mam karty. Później wyciągnę jakieś wnioski. Łukasz, ogólnie immunitetu, prawda? Tak. Okej, czyli wiadomo, że ma. Nie, czekaj, immunitetu? Tak, tak. No to już wiadomo, że ma tą kartę. No to nie wiem, czy użyłeś, czy nie. Mi pokazała, nie wiem, czy... Teraz stało się coś przełomowego. Natalia pokazała swoją bardzo mocną kartę, którą dostała rano. Zaprosiła Przemka, bo tylko go jest pewna w 100% przez zadanie z balonami. Z tego głosowania wygrany może zostać tylko mafiozo. Czyli jeżeli większość uczestników wskaże osobę nienależącą do mafii, ona zostaje. Ta nie zostaje wygłaszana z programu. Czyli możemy wiedzieć dzisiaj, kto jest mafią, a kto jest na pewno obywatelem, no nie? Gdybyśmy na przykład wyeliminowali Weronikę, to się przekonamy, czy ona jest safe. Tak, mamy płci. O tym mówię, że wiemy, jaka płeć, czy powiedziała prawdę, no, czy nie. Więc ja no i to mi się podoba, Natalka zakręciła pilotem. Tak! Żeby to... I odpaliła dobry program! Była Weronika, bo wtedy będziemy wiedzieć, czy ona faktycznie była obywatelem i przekazała nam dobrą informację odnośnie płci mafii. Więc to jest takie trochę, daje nam największy pogląd na całą sytuację. Dostajmy informację. Pogadajmy z Mortalciem. Można byłoby w sumie tego Bońskiego odstrzelić, no nie? To też było. Ale Boński wydaje się, kurde, właśnie mafią po prostu. Ale nadal wtedy nie mamy informacji o tej płci, czy jest prawdziwa. A tu wiemy, po prostu możemy tylko jeden dzień przeciągnąć. Kinga próbuje cały czas ode mnie wyciągać jakieś informacje, ja jej mówię, że nie mogę ci powiedzieć, bo nie ufam ci w 100%, mimo że mi to łamie serce, bo wiem, że to ja jestem zły. Chłopaki w ogóle nie ufali dziewczynom, więc wujas zastosował ten sam trik, który użył na Kacprze. Skłamał, że ma kartę immunitetu. Wy dziewczyny widziałyście mojej karty immunitetu, nie? No. Bo nic nie wiem. Nie dostałem karty immunitetu. Okej. Rozumiecie, sfejkowałem kartę i dlatego dalej mam kartę. Dzisiaj też cię nie wywali, bo nie, dzisiaj bym myślą, że użyjesz dzisiaj tej karty. Nie, bo dzisiaj już mnie będą atakować, nie ma znaczenia. Już mi mafia nie wierzy, że to jest karta immunitetu. No mafia musi na mnie się zagłosować. Na jakim sumie po prostu się już wywalił. Wujas chciał w ten sposób przekonać potencjalną mafię, żeby go chciała wywalić. A to by się nie stało, bo naprawdę ma kartę immunitetu. Wiecie, tu już jest na toaletę. Przepraszam. Póki mam kinie w grze i Przemka, i Wuniasa, i jestem bezpieczny, bo mam większość głosów. Ej, pan co wie, że Patryk jest z mafii? Nie, właśnie też to rozumiem. My się opieramy na tym, że Patryk nie jest z mafii, tylko dlatego, że jakiś kluczyk. A oni wszyscy się rozkładali po pokojach i tak dalej, po prostu go znaleźć w tym czasie. Chwilę później Patryk wrócił do pokoju. Myślę, że możesz polecieć dzisiaj, ale nie polecisz. No, chcę ich nastawić na to właśnie, żeby chcieli mnie p***ać. Albo Paulina, albo Boński. Uratujemy dzięki mieszkańca, a my jadę po prostu jutro. Przemek nagle zawołał Patryka i spotkali się razem z Natsu. Wydaje mi się, że no, to jest safe. No. Teraz teoria Natalki jest taka, żeby zagłosować teraz na werkę. Bo to sprawdzimy, czy jej teoria jest prawdziwa i będziemy znali prawdziwą płeć. Nawet jeśli Boński jest, bo mi się wydaje, że on jest w ogóle. Tak, mi się wydaje, że to faktycznie jest pewny strzał. To i nic, to... Ja bym zupełnie coś innego zrobił, ty. Na miejscu Natsu. Wypierdolił bez mydła Wersow, wszyscy by na nią zagłosowali no matter what, a jakbym czuł, że mnie chcą wyjechać, to bym użył tej karty, a z racji tego, że nie jestem mafii, to możecie mi obciągnąć. I w tym momencie Patryk uznał, że musi odpuścić to danie karty Przemkowi, bo powstał problem z Werką. Chcieli ją sprawdzić kartą Natsu i Patryk, nie chcąc się narażać, że odsuwa ich od tego pomysłu, musiał się na to zgodzić. Dla mnie najlepsze, co mogło się stać wczoraj, to że przekonałem moją drużynę, żeby wyeliminować Hanię, bo ona jest po prostu dobrym graczem, a ja takich nie potrzebuję. Jeżeli wyjdzie, że Werka kłamała, to im więcej chłopaków zostanie, tym lepiej dla mnie, bo będą podejrzewali, że kłamała. Musisz dowiedzieć, że ma kartę. Po prostu musimy przekonać ich, żeby zagłosowali na Werkę. Mocna karta. To jest mocna karta. Ale ja chciałem na polskiego, ale to ale ta karta, moim zdaniem, żeby faktycznie Werę. I wtedy jest ja, ty, Natsu, mamy 3 głosy, będzie Wujas i Paulina. No to idziemy sami teraz w naszej grupy i powiemy to i załatwimy po prostu, żeby głosowali przez na Werę dzisiaj. Kontroluję grę. Aktualnie kontroluję grę na 2 strony. Jestem nietykalny. Póki co. W wieku. Jakby to dobrze rozkminili, to kartą Wujka i kartą Natsu mogliby już to wygrać, nie? Ja nie wiem, ile jeszcze tam głosowań zostało, ale mogliby, no. Dzisiaj będzie karta, która działa w taki sposób, że jak zagłosujemy na mafię, to mafia odpada. Jeżeli zagłosujemy na sojusznika, to sojusznik zostaje. Jeżeli my, jako obywatele, zagłosujemy na Werkę, to będziemy mieli informację. Jeżeli ona zostanie, to wiemy, że mówiła prawdę i znamy prawdziwą odpowiedź mafii na 100% pewności. Jeżeli wydupi, to mafia, bo tylko mafia może odpaść. No i dobra, no jeżeli jest taka karta, to nie ma co w ogóle gadać. Albo mogę też Kacpra robić, tylko to jest w jedną stronę, bo jak się Werka dowie, to ja mam przerąbane. Patryk mimo chęci wyrobienia Kacpra musiał zmienić strategię, bo ta karta nie dała mu wyboru. Chciał teraz wyrobić Werkę. Patryk gra naprawdę, naprawdę mądrze i chce wygrać nagrodę totalnie sam. Ciekawy jestem, jak to się rozwiąże. Dla mnie Kacper jest po prostu pewniakiem, że jest z mafii. No, dlatego chcę sprawdzić Werkę, będzie informacja. Wtedy będzie. A jakby dopiero... Tak, tylko że zaraz jeszcze Chris rozda karty, go wyciągnie z mapy i da kogoś... Nie może więcej informacji. Racja z Weroniką. No. Ale poczekaj, jeżeli Wera się okaże mafią, no to ona by była z mafią z 2 chłopakami, powiedzmy. Chyba, tak, że z Franiem i z Bońskim. To tak, my po prostu przyciągniemy po 1 dzień wyrzucenie Bońskiego. Dobra. Jest już dużo wątków. Bardzo dużo wątków. Przemek nie chciał powiedzieć wujasowi, kto ma tą kartę, że tylko mafia może dziś odpaść. Na czym nie powiedzieć? No bo nie mogę ci powiedzieć, bo mi powiedzieć, żeby nie mówić. Musimy zaufać, ja wiem, że nie ufasz, więc... Ale ufam ci, ale biorę też pod uwagę, że jakąś brak logiki mogłeś zrobić. Nie zrobiłem braku logiki, jest to przegadane z więcej niż 1 osobą. Ja nie jestem przekonany do tego, nie wiem, jak nie mam kontroli nad tym wszystkim. No, bo widzisz, to tymczasem teraz jesteś w sytuacji, w której po prostu przejąłem kontrolę. A, to teraz ja cię mam na kontrakcie, k***a. Siedzisz, k***a, i czekasz. Tak, i to jest bardzo ryzykowne do tego projektu. Zostałem zaproszony, także słucham, o co chodzi. No tak, bo słuchaj, zaraz zaczynamy obrady miasta, więc to chciałabym dzisiaj wykorzystać swoją kartę, którą dostałam rano, ponieważ boję się, że gdybym jej nie wykorzystała dziś, to na przykład mogłabym zostać wyrzucona przez mafię, wtedy ona po prostu została stracona. Czyli obrona sojusznika, dziś może odpaść tylko mafia. Dokładnie tak. Na obradach miasta. Dokładnie tak. Będzie mega ciekawe, bo dużo wam no. Dam informacji po prostu. Dokładnie. W 90% ufa mi Przemek, Wujas w 90% i Kinga w 90%. No i Werka i Kacper. 5 osób, nie? Ja jestem 6. Jest 9 osób. Matematyka jest po mojej stronie. Tylko Friz nie jest po mojej stronie pewnie. Zobaczymy, co gospodarz pokręci. A teraz pora na najważniejsze. Kochani, drugie obrady miasta, no, zaczynamy. Dobra, no to głosujemy na Wujka, co? Zaczynam. To już nie na mnie i na Kingę? Nie no, wy w kolejne podstawki jedziecie. A najlepsze jest to, że Natsu tak zakręciła pilotem, że Wersów tak nie wie, że wypitala. Ale najpierw teraz musi być mężczyzna, żeby był zachowany równowaga, bo wczoraj była kobieta. Hania węszyła. A pamiętacie, co wywęszyła? Rzucała podejrzenia później na 1 osobę. Hania rzucała na mnie oskarżenia i w momencie, kiedy wyleciała, to miało to pokazać wam, że ja jestem z mafii. Ale w tej logice ja bym jej nie wyrzucił. No bo chyba, że mamy inny argument, dlaczego Hania wyleciała. Wiedziałeś dokładnie o tym, że jak wyrzucisz Hanię, to będą oskarżenia w twoją stronę i wiedziałeś, że w taki sposób odwróconą psychologią się będziesz chciał wybrać. Kurwa, następną odwróconą psychologię, o Jezu, nie mogę tego słuchać. I tam kurwa, jak jest kurwa ciężka rozkmina, nie? Odwróconą psychologią. Ja nie wiem, wy macie... Właśnie nikt nie zwrócił uwagi na to, że Natsu może tej karty, może być z mafii, może tej karty nie użyć i może po prostu wypierdolić wszystkich dookoła, nie? Bo jakby była mafią, to mówi, słuchajcie, daję tą kartę na Wersow, nie daję tej karty, Wersow odchodzi i tyle kurwa, nie? Coś z tą odwróconą psychologią. Życie jest proste. Gdyby zagłosowali na Wersow, po prostu życia karty, to nie wiedzieli, że była z mafia. W 100% pewność odnośnie tego ma tylko Natsu, nikt więcej. Życie jest proste. Chodzi o to, że mafia wczoraj musiała podjąć decyzję, tak? Możliwe, że chciała wyrzucić mnie, ale wiedziała, że mam immunitet, więc szukali innego sposobu, żeby mi zagrozić. Wczoraj do mnie przyszła Pola i przyszła z Weroniką i chciały, żebyśmy z Pauliną głosowały na Hanię. I Hania też to zauważyła wczoraj wieczorem i to mi się zrobiło podejrzane, dlaczego Pola i Weronika chciały, żebyśmy głosowały akurat na nią. Aha. Bo jedna z nich mogła wiedzieć, powiedzieć, że Hania ma kartę, która faktycznie sprawdza te trzy osoby, tak? I mogłaby ujawnić kolejną mafię. I teraz pytanie, czy wywaliliśmy faktycznie dobrą osobę, która jest mafią, czyli Polę, czy może Weronika? Czy ktoś zweryfikował, że to jest immunitet? No nie, dalej to, co nie wiemy wujek? W sumie. Co tylko Przemek ponoć wiedział, jaka to jest karta. No tak. Paulina, jeżeli nie ty, to w takim razie ktoś z waszej trójki jest mafią. Ale ja nie jestem, czyli 50% szans, że Łukasz, 50% według szans... ciebie, kto? Gdybyś miała głosować teraz, w tym momencie, na Kacpra albo na Łukasza. No, musisz oddać głos. Nie muszę. No ale jak nie muszę. Nie, no dobra, no. Ja mam ten problem, że zazwyczaj jak się w jakiejś drużyny dobieram, to nie wychodzi. Ale nie jestem w Konstancinie. Ale większe zaufanie swoją inicjatywą wzbudził u mnie wujek. A pan Łukasz jak sądzi? Chodzi o to, że dla mnie to jest po prostu pusty strzał. 50/50. No, ciąg logiczny zaczyna się od werki. I w zależności od tego, czy werka mówiła prawdę, czy nie, dochodzę do tego, że ktoś jest w mafii albo nie. I ty pojawiasz mi się najczęściej. Tyle. Więc albo ty, albo werka. Wow. No dobra, no to strzelajcie we mnie. Ja nie jestem z mafii, ale wrócę sobie do domu, nara. Nie chcę was widzieć więcej. Dla mnie na przykład Franek jest osobą, która jest najbardziej zaufaną w tym całym gronie. Skończył się czas, więc zaczynamy od głosowania. Czy ktoś chce oddać głos jako pierwszy? Ja. Dawaj. Wersow. To ogólnie ja nie jestem z mafii i tak jak widać, nie wszyscy to wiedzą. Idąc tokiem logicznym, że faktycznie jakby są dwie dziewczyny z mafii, Hania wskazała, w tej trójcy jest wujas, Kacper i Paulinka, no to jakby ja się będę trzymała tego, że no najpierw trzeba po prostu zweryfikować dziewczyny, więc no mój głos, no przepraszam cię Paulinka, ale no muszę. Nie ma problemu. Okej, mamy głos jeden na Werkę, jeden na Paulinkę. Paulinka. Ja na Weronikę. Czy ktoś chce oddać głos jaki? Na Weronikę. Ja mam jakąś swoją logikę ułożoną w głowie i mi się pewne rzeczy pewnie poukładają. To nieźle, że wczoraj ufałaś Hani i cały czas spłakała się! Spłakała się! Ja na przykład na Paulinka. Chciałbym użyć karty. Tak moja... Typowa kobieta się kurwa obraziła! Co mnie tak bawi. Szymola tam brakuje, żeby powiedział woman. Panego mojego immunitetu, który nazywa się szantażysta i spowoduje, że swój głos oddasz na werkę. Przemek też kłamał, że widziałeś kartę immunitetu. Okej, no to wszystko jasne. No dobrze, Franio, twój głos jest na werkę. Werka masz 4 w takim razie. Ja bym chciał na werkę. Werka masz 5. Wczoraj się każdy praktycznie się opierał na jej karcie, że dwie kobiety, jeden mężczyzna. Ja bym wkurzył Wersow i powiedział, że twój głos jest na ciebie. Mężczyzna. I dzisiaj nagle jest drastyczna zmiana kierunku myślenia. To jest obrzydliwe dla mnie. No. Obrzydliwe? Ja wiem, z czego to wynika i z czyjej inicjatywy to idzie. Z ręki tego oto diabła. Kinga, dawaj. No niech będzie, no już i tak werka, no nie zmienię. Okej, Kacper? No ja się trzymam w moim sojuszu, czyli czyli jak Franek. Nie, no wiadomo, że chciałem zagłosować na Paulinkę, nie będę tego zmieniał, daję na Paulinkę. I Patryk? No, ja daję na werkę. Okej, werka niestety, ale odpadasz. Ale tu się kręci, co tu się dzieje? Ale miło było z wami zagrać, pa! W takim razie, w takim składzie wracamy do... Zmadowała się, stary. A Fris tak siedzi i mówi, kurwa, mam... Cysia to przez 2 tygodnie nie zobaczę za te k***a karty, co rozdał. Domu. No nieźle się podziało. Odpadam z gry, a to naprawdę była dobra zabawa, choć mega męcząca, bo cały czas trzeba było oszukiwać i kłamać, ale z drugiej strony będę z Majusią, więc fajnie. Patryk ogólnie nawet mnie nie obronił. Nie wiem, czy on ma jakąś kartę, że nie wiem, jest niby razem z nami w mafii, ale nie jest. Te karty nie znasz, stary, są wypisane. Najgorsze chyba co jest to, że wracasz w środku nocy na chatę, nie? Jakaś karta powrotu dla werki. Natsu, jaki mastermind tutaj się wydarzył, dobrze. Jakby wypierdalał Boński, już wypierdalał Boński, MORTALCIO go spisał na straty, dobra. No tak szczerze, to jakby dobrze zagrali, no to słuchaj, no to króciutko, bo jeszcze wszyscy wiedzą, że Boński jest, ja nie wiem czemu nie chcą tego widzieć. Ja też nie wiem, czy oni nie są zbriefowani na zasadzie, że to jakiegoś większego scenariusza nie ma, no nie wiem, no też nie mówię, że tak jest, bo byłoby to nieuczciwe względem nich, ale można chyba za bardzo sknocić program, jak się zbyt szybko o czymś dowiesz, nie? Czuję się jak toreador, nie macham czerwoną szmatką, to nie pampeluna, no a moje byki stale walczą. Cheaper, dripper, hasło roku w mojej głowie. Lapa, tęcie, tam coś wezmę, tam zarobię. Nie dawali nic na tacy, a Mike jak powiesz. Polski drill. niby farmazonem, to nie nowe stilo, a